odgrzewany kotlet czy nowa jakość w kinie. Sprawdźcie moją recenzję Matrix Zmartwychwstania. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Postanowiłem, że powiem kilka słów na temat najnowszego Matrixa, Matrix Zmartwychwstania. Co o nim sądzę? Czy mi się podobało, czy mi się nie podobało? Czy warto iść, czy nie warto iść? Najnowszy Matrix potraktowałem jako film akcji. Zapomniałem o sadze, zapomniałem o Matrixie, o reaktywacji, o rewolucjach. Potraktowałem to jako oddzielny byt. Wiem, że wielu fanów pragnęło solidnej kontynuacji, przede wszystkim zrównania poziomu z pierwszą częścią, która jest, można już powiedzieć, klasycznym filmem, inspiracją dla wielu produkcji filmowych. Dlatego podszedłem do tego seansu z świeżą głową. Nie przypominałem sobie trzech części, po prostu poszedłem na film. I co? Jaki jest rezultat moich rozważań? To jest dobre kino akcji. Wiem, że ten film podzieli widzów. 50% będzie go kochało, 50% będzie go nienawidziło, ale przede wszystkim wzbudził jakieś emocje. Nie będę wam przedstawiał fabuły, bo fabułę znajdziecie na każdym portalu filmowym. Chcę tylko przedstawić swoje uczucia. Po pierwsze, nie zaglądałem do telefonu. Dla mnie rekomendacja dobrego filmu jest wtedy, gdy w trakcie seansu w kinie nie przeglądam smartfona, nie sprawdzam, co jest w mediach społecznościowych, nie wyskakują mi powiadomienia związane z newsami. Tu Matrix sprawdza się doskonale. Możecie zabrać młodszego widza, możecie zabrać starszego widza w okresie przedświątecznym, świątecznym, poświątecznym, w tak zwanym międzyświęcie. Serdecznie polecam. Fani sagi, bo tak to można nazwać, mogą czuć niesmak, że niby zakończona jest ta saga, a tu znowu zmartwychwstanie, jak sam tytuł wskazuje. Jednak muszę wam powiedzieć jedno. Czwórka, bo tak mogę powiedzieć roboczo, jest lepsza od dwójki i trójki. Pod względem akcji wątki nie są niezrozumiałe. Film po prostu ogląda się dobrze. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz i tu też dodam ją do plusów. Wielu moich znajomych, wiele osób zadawało pytanie na kanale, w mediach społecznościowych. Bartku, powiedz mi, czy muszę sobie przypominać trzy części? Nie, nie musisz sobie przypominać trzech części, ponieważ Lana Wachowski zadbała o to, żeby w trakcie seansu, w trakcie oglądania czwórki, żeby widz mógł sobie przypomnieć akcje, historie związane z poprzednimi częściami Matrixa. Dlatego spokojnie skupcie się na czwartej części. Czy coś mi się nie podobało? Niektóre wątki, niektórzy aktorzy, troszeczkę to było przekombinowane, chcieli trochę zrobić takie wątki humorystyczne, które momentami były nietrafione, czasami się zdarzało. Dużo takich suchych dowcipów, metatekstów, odniesień, Matrix w Matrixie. Dlaczego mówię o jakichś metaodniesieniach, o Matrixie w Matrixie, to zobaczycie, wyjaśni wam się fabuła. Wtedy odpowiecie sobie na to pytanie, skąd ten przedrostek meta. Właśnie stąd. I momentami to mi się nie podobało, to jest minus. Lana przeszarżowała. Czasami jej się to udało, czasami jej się to udaje, innym razem nie. To jest taki minus, że dużo jest przekombinowania, dużo jest żartów, które są żartami suchymi w wielu przypadkach. To mi się nie podobało. Co mi się podobało, jak już powiedziałem, wartka akcja, 2,5 godziny zleciała mi tak. Chociaż na początku były momenty, że trochę mnie nużyło, ale z biegiem czasu akcja się wyjaśniała. Na plus, moim zdaniem, chociaż na minus można powiedzieć, gdzie jest Lawrence Fishburne, ale w filmie jest wytłumaczone, dlaczego nie ma Lawrence'a Fishburne'a, tylko jest nowy Morfeusz, który podszedł do roli z zupełnym dystansem. Keanu Reeves to jest Keanu Reeves, dla mnie to jest aktor skrojony pod takie kino akcji z elementami sci-fi, czy John Wick, czy w tym przypadku Matrix. Warto zobaczyć też dla Keanu Reevesa. Powiem wam bardzo ważną rzecz. Bo jeżeli oglądamy Matrix Zmartwychwstania, to jeżeli
ucinamy, pozbywamy się wątku około matrixowego, tego uniwersum, mogę użyć takiego dużego słowa, które zaraz się przyda, to też jest nawiązanie do mojej czapki. Jeżeli zabierzemy ten wątek matrixowy, to można powiedzieć, że oglądamy nowy film Marvela. Marvela, może też DC, jest akcja, jest wątek miłosny, jest czarny charakter, no tak, jakby, nie, jakby w filmach nie było czarnych charakterów. Dobra, nie będę tego wycinał. To jest taki marvelowski krój robiony pod blockbustera. Można powiedzieć, że jak Spider-Man, którego też serdecznie polecam, będzie link w opisie do moich krótkich recenzji. Ale wracając do Matrixa, zabrać ten rdzeń matrixowy i z powodzeniem można powiedzieć, że to jest, moi kochani, jak Marvel. Więc jeżeli pragniecie, i tu przechodzimy do podsumowania, jeżeli pragniecie takiej czystej rozrywki w okresie przedświątecznym, świątecznym albo poświątecznym, karnawałowym, to serdecznie polecam. I kluczowe pytanie. Iść czy nie iść na Matrix Zmartwychwstania? Zmartwychwstania. Iść. Jeżeli chcesz obejrzeć dobre kino akcji, dobrze zrobione, czuć, że zainwestowano tam duże środki finansowe, to serdecznie polecam, nie zawiedziesz się. Jeżeli lubisz kino moralnego niepokoju, lubisz kino artystyczne, które w jakiś sposób pogłębi, poszerzy twoją wrażliwość emocjonalną, to nie jest to dobry film. Chociaż nowa część podkreśla, że najważniejsza jest miłość, stąd ten tytuł, miłość ponad wszystkim, naprawa świata. Dużo jest też śmiesznych wątków dotyczących tego, co jest teraz, a co było 20 lat temu. To jest bardzo taki częsty kazus pojawiający się w czwórce. To też może, to może się spodobać, ale nie spodobać się może to, wracając do tego, dlaczego nie iść, jeżeli potrzebujesz jakiegoś takina, który poruszy tobie, poruszy serce. Chociaż wątek Neo i Trinity może sprawić, że uronisz tutaj łezkę na policzku. Podsumowując, Matrix Zmartwychwstania. Warto zobaczyć, warto ocenić, czekam na wasze komentarze. Ja natomiast przeczuwam, i to będzie dobra puenta, że może powstać piątka. A dlaczego może powstać? To sami się przekonacie. A, i zostańcie do końca w kinie, ponieważ jest scena po napisach. To tak, jakbyście szukali w internecie, czy gdzieś na YouTubie, czy warto zostać po scenach końcowych Matrix Zmartwychwstania. Warto zostać. Możecie, a nie powiem co. Dobrze, podsumowując, Matrix Zmartwychwstania. Warto iść, żeby obejrzeć dobre kino akcji z elementami sci-fi, jednocześnie odświeżyć sobie poprzednie trzy części Matrixa. Jest trochę humoru, czasami udanego, czasami mniej udanego. Przede wszystkim warto sprawdzić i ocenić. Nie? Ten film, i to jest myślę dobra rekomendacja, nie pozostawi was obojętnym na reakcję. Albo będzie wam się ten film bardzo podobał, albo ten film wam się nie będzie podobał. Tyle. Matrix Zmartwychwstania. Sprawdźcie. Naprawdę warto. A czy wam się spodoba, czy nie? Piszcie w komentarzach. Dziękuję. Subskrybujcie kanał i życzę wam przy okazji wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i chodźcie do kina, bo naprawdę warto. Filmów jest teraz dużo. I Spider-Man, i Matrix, i West Side Story, i King Richard, Dom Gucci jeszcze, Spencer z poprzednich. Naprawdę w kinie się dużo dzieje. Powrót do tamtych dni z polskich filmów. A ja polecam. Sprawdźcie Martwix. Co mi z tym Martwixem? Może ktoś się będzie umartwiał na tym, albo Zmartwychwstanie. Matrix Zmartwychwstania. Jeżeli oglądaliście, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć. Hej.